Hej, dobrze, że jesteś. Właśnie słuchasz bardzo brzydkiego podcastu. No witam, witam i o zdrowie pytam. Miałam, słuchajcie, nadzieję, że jak dzisiaj gębę do was otworzę, to będzie szał, ciał i zupełnie nowa jakość i skapci, bo wyskakujecie. A nie wiem, czy tak jest. Pewnie słyszycie, że brzmienie nieco inaczej, bo zmieniłam mikrofon. Co prawda, brakuje mi jeszcze jednego bajeru, który muszę dokupić i jest to dla zainteresowanych przedwzmacniacz. A mikrofon to Road Podmic, Rode Podmic się pisze. No i przy okazji tego zakupu okazało się, że brakuje mi trochę umiejętności i wiedzy na temat popodłączania tego wszystkiego, bo to jest już taki, wiecie, podcastowy mikrofon z prawdziwego zdarzenia. Ale przez ten wspomniany brak umiejętności, no według mnie nie brzmi to jeszcze tak high quality, jak bym chciała, a specjalnie przeciągnęłam dzień nagrywek, żeby było już, wiecie, wszystko przez weekend zamontowane tutaj po i na tip top. No nic, no, gramy z tym, co mamy, mam nadzieję, że z każdym kolejnym odcinkiem będę brzmiała nieco lepiej. Na pewno nowy sprzęt usprawni mi pracę to na 100%, bo się tym zwyczajnie wygodniej nagrywa. I mam nadzieję, że co za tym idzie, częstotliwość odcinków będzie nieco większa, bo cały proces nie będzie tak frustrujący. Ale wiecie, jak to ze mną jest obiecać, nie mogę. Już i tak emisję tego odcinka bardzo mocno przeciągnęłam do niemożliwości. No nic, dobrze, do dobrze. Do Zatem dzisiaj odcinek nie o mikrofonach na szczęście, a o waszych życiowych zagwozdkach. Otóż. Bardzo dawno nie było formatu porad Cioci Igi, i powiem Wam szczerze, że ja trochę o nim zapomniałam i ktoś mi ostatnio na Instagramie przypomniał. I sobie pomyślałam, że to całkiem niezły pomysł. Róbmy. To jest taki gadany, luźny odcinek, w którym przy okazji mogę to moje nowe cacuszko przetestować. Dla tych, którzy nie wiedzą, czym są porady cioci Igi, już wyjaśniam. Wy przysyłacie mi pytania dotyczące waszego życia, różne życiowe zagwostki, problemy, i ja na te pytania staram się odpowiedzieć. To akurat można wywnioskować z tytułu odcinka, ale też nieustannie przy okazji tego formatu podkreślam, że jestem ostatnią, ostatnią osobą, która cokolwiek wie na pewno. Moje odpowiedzi są bardziej w stylu myśli starszej siostry, która może i przeżyła już to, co wy przechodzicie obecnie, ale wciąż popełnia całą masę błędów, nawet w punktach, nad którymi w odcinku się mądrze i robię wrażenie, jakbym wiedziała, o czym mówię. Proszę więc was o to, żebyście te moje wywody traktowali bardziej jako rozrywkę, a mniej jako coś, czego, wiecie, należy się trzymać za wszelką cenę. Oczywiście, jeżeli coś wyda wam się cenne, weźcie to, ale reszta... Reszta to po prostu słowa, 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 które mają wam czas umilić. Nic więcej w zasadzie. A teraz usiądźcie sobie wygodnie, wyłóżcie się na kocyku w promieniach majowego słońca, idźcie na długi spacer, a ja zabieram się do roboty. Pytanie pierwsze: jak pokonać przestój kreatywności i sprawczości? Szkic na płótnie nieruszony. O, i to jest chyba Jedno z nielicznych pytań na dzisiejszej liście, na które mniej więcej znam odpowiedź, albo inaczej, czuję się pewnie, czuję, że mam w tej dziedzinie, w dziedzinie artbloków pewne doświadczenie, bo nawiedzają mnie bardzo regularnie. Oczywiście, tu warto podkreślić, że to jest sprawa niezwykle indywidualna, każdy sobie inaczej z nimi radzi, albo nie, ale mi pomaga totalne odpuszczenie. Po prostu. Akceptuję fakt, że ten artblok jest, oglądam go sobie ze wszystkich stron, nazywam, i staram się przeczekać. I wiem, że mało seksji to brzmi, że być może na pierwszy rzut oka takie pasywne podejście do sprawy zdaje się nie być najlepszym lekarstwem na problem, ale mi w takiej sytuacji właśnie chyba najbardziej szkodzi. Takie zapętlenie się w kombinowaniu, jak się tego pozbyć? Jak to przeskoczyć? Ile to jeszcze potrwa? Kiedy z powrotem siądę do pracy i tak dalej i tak dalej? Bo te myśli pociągają wizje jeszcze czarniejsze, że może już nigdy do tej pracy nie wrócę, że to trwa zdecydowanie za długo, że może właśnie nastał mój twórczy koniec. Wiadomo oczywiście, że to są bzdury kompletne, ale takie, które w momencie tego art blocka mogą zrobić w głowie więcej szkody niż pożytku, bo się po prostu czujesz do niczego jako twórca, a przynajmniej dla mnie niewiele jest wstrętniejszych uczuć. Zatem mówiąc w skrócie, panika nad tym stanem to najgorsze, co możemy sobie zrobić i mówię to ja, naczelna panikara. Pytanie kolejne: Jak wykombinować, co chcę zjeść, kiedy nie mam pomysłu? Zatem moim sposobem na takie, coś bym zjadła, ale nie wiem co, są, jak ja to nazywam, bo nie wiem, czy to tak się nazywa, produkty bazowe, czyli elementy dania, które stanowią bazę, a zarazem pomysł na jakąś szamkę, pewną inspirację. Każdy oczywiście ma własne takie produkty w zależności od kulinarnych gustów, ale dla mnie to Placki tortilli, możesz w nie wsadzić co tylko Ci się podoba. Warzywa, mięso, tofu, yy, przesmarować dowolną pastą kanapkową, yy, jeść na ciepło, na zimno. Opcje w zasadzie są nieograniczone, więc ja bardzo często po prostu zwijam to, co mam w lodówce w placka. A jak już przy zwijaniu jesteśmy, to papier ryżowy również w tym celu się super sprawdza i tu oczywiście można uznać, że robi się bardziej fancy-schmancy z tym papierem ryżowym, ale tylko pozornie, bo to nie jest Bóg wie jaki wydatek, ani Bóg wie jaka sztuka, a można sobie zrobić domowe spring rollsy, czyli po prostu zawinąć warzywa w ten papier, zrobić do tego dip, albo po prostu maczeć w sosie sojowym i sobie zajadać jak masz smaka na kuchnię azjatycką na szybko i nie chce ci się babrać. Makarony wszelkiego rodzaju są super inspirującą opcją i te tradycyjne i te ryżowe czy sojowe jestem w stanie zjeść je dosłownie w każdej postaci. Moje najbardziej leniwe danie, takie skandalicznie leniwe to makaron, pocięta kulka mozzarelli albo te takie małe mozzarelki, pomidorki koktajlowe, które też przecinam w pół, oliwa z oliwek i balsamiko oczywiście wedle uznania, bo nie każdy lubi. Tniecie to wszystko, wrzucacie do gorącego makaronu, polewacie oliwą z oliwek, balsamico i jecie. Danie jest jest y, tak skandalicznie proste, bo jest jeszcze z czasów moich studiów, ale bardzo je lubię, a Marcin bardzo go nie rozumie. Co jeszcze? Pomidory z puszki, jak przy pomidorach jesteśmy, zawsze mam schowaną przynajmniej jedną puszkę na zapas, na czarną godzinę. I tu znowu, banalna rzecz, wrzucacie na patelnię różne warzywa, doprawiacie, dolewacie do tego tych pomidorów z puszki, do tego można zaserwować ryż lub kaszę, można to zblendować i użyć jako sos do makaronu, można w takiej gęstszej formie zawinąć to wszystko w tortillę wcześniej wspomnianą i zrobić na ciepło, na przykład jeszcze do dając sera do środka, tu również opcji jest milion. Także polecam po prostu kupić sobie jakąś swoją ulubioną bazę, a pomysł przyjdzie sam. Albo po prostu zgłodnieć na tyle, że już wszystko wam będzie jedno. Bardzo będziemy dzisiaj skakać po tematach i klimatach, dlatego że inna słuchaczka pyta: lepiej mieć czy być? I jeszcze rok temu Pewnie odpowiedziałabym, że być, bo to było takie bardziej moje, albo dlatego, że wydawało mi się bardziej odpowiednie, już sama nie wiem, ale obecnie odpowiem nieco filozoficznie, zresztą pasuje, bo i pytanie do filozoficznych należy, i być, i mieć. Mam wrażenie, że w tym pytaniu, jak zresztą w całej masie innych powiedzonek, na których wyrośliśmy, posiadanie jest sprowadzane do czegoś gorszego. Że kiedy posiadasz, nie daj Bóg za dużo w mniemaniu ogółu, to jest Ciebie mniej w tym metaforycznym sensie. Jakby wypada odpowiedzieć być, prawda? Prawie każdy, komu zadamy to pytanie, odpowie być. Ale czy chęć posiadania Powinna być czymś wstydliwym? Ja chcę mieć. Chcę mieć dużo. Ty też zresztą. Nie ma w tym nic złego, dopóki nie krzywdzi się innych. Chcę mieć, żeby być i być, żeby mieć. To chyba jest najbliższa mi obecnie odpowiedź. Teraz pytanie nieco dłuższe, bo mogliście przysyłać je również na mojego maila. Słuchaczka pisze. Zwracam się z rzeczą oczywistą, być może błahą, chociaż ciężko nazwać tak rzecz, jaką jest miłość. A cały problem tkwi w tym, że jej nie mam. Nie jest to dla mnie żaden problem, mam przecież dopiero 20 lat. No może nie było to dla mnie nic ważnego, dopóki problemem nie stało się dla wszystkich dookoła. Moja babcia wróży mi staropanieństwo. Wszystkie życzenia, jakie dostaję na święta, na urodziny, muszą zawierać, żebyś wreszcie sobie kogoś znalazła. Zaproszenia na wesele też nawet nie dostaję z osobą towarzyszącą, bo przecież i tak nikogo nie ma. Zaczęłam przez to odczuwać okropną presję, a w taki sposób tego jedynego na pewno nigdy nie znajdę. Ważnym faktem jest to, że słowa babci nie wpłynęły aż tak znacznie na mój pogląd na tę sytuację, a to jak każdy z moich przyjaciół i znajomych znajduje swoje drugie połówki, które zapowiadają się towarzyszyć im do końca życia. Tak, życie jest przewrotne, wszystko może się wydarzyć, jednak mimo to zazdroszczę im zdrowych relacji, poczucia bycia kochanym, młodzieńczych lat w beztroskim związku, gdzie nie musi ich martwić się o wspólne mieszkanie, opłaty, pracę, przyszłość, gdzie jedynym zmartwieniem jest to, czy rodzice pozwolą im posiedzieć u siebie dłużej niż do północy. Zaczynam czuć się przez to wszystko skołowana i przytłoczona, a co najważniejsze samotna. Samotna, chociaż niczego mi nie brakuje, mam wspaniałych znajomych, przyjaciół, rodzinę, mimo wszystko otoczenie sprawia, że właśnie tak się czuję, że brakuje mi czegoś naprawdę bardzo ważnego, przez co zaczynam wierzyć, że nigdy nie przyjdzie kolej na mnie, a ja mam dopiero 20 lat. Nie chcę już nawet wspominać opresji, jaką nakłada na mnie środowisko pewnych osób dotyczące mojego pierwszego razu. Od nich na szczęście się odcięłam, bo to niedorzeczne. Nie wiem sama, co mam myśleć. Rozum myśli racjonalnie, ale samotność bywa dobijająca. Myślę, że sama dałaś sobie odpowiedź w tym pytaniu. Masz dopiero 20 lat, jesteś, jesteś jeszcze dzieciątkiem, kurczaczkiem nieopierzonym, więc tak naprawdę nie musisz nic, a już na pewno nie musisz znajdować tego jedynego. Osobiście wierzę, że jeśli ktoś ma w sobie potrzebę kochania to ta miłość przyjdzie wcześniej czy później. A napinając się i wkręcając sobie tę samotność, jak sama zresztą mądrze zauważyłaś, wcale tego procesu nie przyspieszysz. Z twojej wiadomości wynika, że nie tyle doskwiera ci samobycie singielką, co ocena otoczenia. I ja wiem, że to jest trudne i choćbym nie wiem, jak się teraz nagimnastykowała, to trudnym pozostanie. Niemniej ta ocena jest kompletnie, kompletnie nieistotna. Nikt tego życia za ciebie nie żyje, więc nic nikomu do tego, czy z kimś jesteś, czy nie. Bowiem więcej, ludzie zawsze będą narzekać i doradzać. Teraz nie masz nikogo, chcą, żebyś kogoś znalazła. Znajdziesz, części z nich wyda się nieodpowiedni. Później cię będą pytać o ślub, a jak już ślub weźmiesz, to o dziecko. Urodzisz dziecko, będą pytać o kolejne, i tak dalej, i tak dalej, aż do grobowej deski. Zabij mnie. Nie wiem z czego to wynika, bardzo chciałabym wierzyć, że bardziej z troski, z jakichś stadnych instynktów działania gadziego mózgu niż ze złośliwości, no ale tak właśnie jest, więc kurde no żyj tak jak ty, ty tego chcesz. Babcia porusza się pewnymi dawnymi schematami, trzeba jej to wybaczyć, ale też nie bój się komunikować tego, że ci to odpowiada. Babcia jest człowiekiem, do tego drugą kobietą, i powinna to zrozumieć. Jeśli nie zrozumie, to trudno, ale masz prawo to zakomunikować. To, że dostajesz pojedyncze zaproszenie jako osoba pełnoletnia, bo ktoś zakłada, że nie masz z kim przyjść. To brak taktu i żenada. Nie boję się tego stwierdzenia. Mam doktorat z wesel po swoim własnym. Oczywiście ten doktorat właśnie w cudzysłów. Żartuję sobie oczywiście. Ale, kurde, no, jeżeli ktoś robi wyjątek od przyjętej reguły, od takich zasad hmm, ślubnego, vivru, bo tak mu się wydaje, to jest po prostu pozbawiony klasy. Powiedziałam. A znajomi, którzy wchodzą w związki, no cóż, życzmy im szczęścia. Znowu, nie żyjesz ich życiem, a oni twoim. Życz im dobrze i oczekuj tego samego. To przyjdzie, obiecuję. A póki co weź się, naciesz tym stanem, bo z tego, co piszesz, z tego, w jaki sposób formułujesz swoje myśli, wynika, że w gruncie rzeczy, gdyby wyłączyć wszystkie te sygnały od otoczenia, to jesteś szczęśliwa tu i teraz. Więc naciesz się tym. Ja to powiem Wam czasem tęsknię za byciem singielką, nie żeby było mi źle, jest super, ale mam takie momenty, że a, kiedyś to było, żyjesz moim kiedyś koleżanko. Bądź ze sobą na własnych zasadach, a później nie zapomnij o sobie, będąc z kimś. Życzę ci wspaniałej osoby u boku, takiego prawdziwego przyjaciela, który będzie dla ciebie całym kosmosem. Wszystkiego dobrego. Lecimy dalej, teraz drama alert. Dlaczego on wypisuje, opowiada o wypadach ze znajomymi, szuka atencji, a nie wykazuje chęci spotkania? Hm. Opcji jest kilka. Opcja jeden. Czeka aż ty zrobisz pierwszy krok i to wcale nie musi oznaczać, że jest nieśmiały albo pierdołowaty. Być może pewne zdarzenia z przeszłości sprawiły, że jest po prostu nieco bardziej zachowawczy. Ta opcja według mnie jest y, najmniej prawdopodobna, ale nie znam waszej sytuacji, więc jest również możliwa. Opcja dwa, nie, i wydaje mi się, że ta jest najbardziej prawdopodobna, chociaż znowu gdybym sobie Twoje pytanie składa się z jednego zdania, więc nie znam zarysu całej sytuacji, ale wydaje mi się najbardziej prawdopodobne to, że nie określiliście sobie, kim wzajemnie dla siebie jesteście. On traktuje Cię. Jako znajomą, być może przyjaciółkę, ale nic więcej, ty jego jako potencjalny materiał na partnera, no bo zakładam, że nie jesteście razem. I wiesz, też mam znajomych, którym od czasu do czasu lubię napisać, co tam u mnie, gdzie byłam, co robiłam, wysłać zdjęcie, ale bez potrzeby spotkania tak naprawdę. Jest to mi zbędne w danym momencie. Myślę, że takie niejasności warto sobie wyjaśnić. Opcja trzy, i ta jest najbardziej dramowa. Ma jakieś niedokończone sprawy. Zabrzmiałam teraz, jakbym właśnie wróżyła ci, Starota. Niedokończone sprawy, w sensie na przykład, dogasającą relację i ta atencyjność, o której piszesz, ma na celu jeszcze na chwilę cię zatrzymać podtrzymać ten płomyczek, który się między wami tli, zanim on pozamyka wiesz, tamtą relację. Ale i tak uważam, że możemy sobie gdybać, z fusów wróżyć, najlepiej byłoby po prostu pogadać i wyjaśnić sprawę. Zaproponuj mu to spotkanie, odmówi będzie dalej taki jak opisujesz: zapytaj o co kaman. Powiedz, że chcesz wiedzieć, na czym stoisz i z dużym prawdopodobieństwem wówczas uzyskasz taką albo inną odpowiedź i będziesz wiedziała, co dalej. Jakbym miała Ci tak starosiostrzanie doradzić, to powiedziałabym, żebyś sobie nie fundowała długiego stanu zawieszenia. Friendzone to nic przyjemnego. Zasługujesz na więcej. Pytanie kolejne, znowu nieco filozoficzne. Jak pomieścić w sobie wszystkie ważne wspomnienia, nie zaniedbując żadnego z nich, takie poetyckie wręcz? Z mojego osobistego punktu widzenia, i teraz Was sprowadzę na ziemię z tego obłoczka, nie wiem, czy w ogóle się da. Nasza pamięć jest selektywna, więc z dużym prawdopodobieństwem nie będziemy w stanie zapamiętać każdej szczęśliwej czy ważnej chwili w naszym życiu. Te najważniejsze rzecz jasna się gdzieś tam zachowają w mniej lub bardziej zmienionej przez zawodną pamięć formie, a te, które znikną, no cóż, no być może nie były aż tak warte zapamiętania. Swoją drogą korzystając z okazji mogę się z wami podzielić moim sposobem na kolekcjonowanie ulotnych wspomnień, bo uważam, że jest całkiem zabawny i znowu w pewnym sensie poetycki. Otóż wspomnienia chowam w zapachach. Na przykład kiedy jadę w podróż, którą chcę zapamiętać albo biorę udział w wydarzeniu, które chcę w pamięci jakoś szczególnie zapisać, kupuję próbkę perfum dosłownie albo ich najmniejszą wersję i używam tylko raz, że się cała spryskuje. Tylko wtedy. A później wracam sobie do nich od czasu do czasu, także sobie na przykład tylko skrapiam nadgarstki, żeby sobie poniuchać i mówię wam: "Nie ma przynajmniej według mnie lepszego wehikułu czasu". Jestem w stanie sobie Każde wspomnienie odtworzyć w niemal każdym szczególe. Super sprawa, serdecznie Wam polecam. A teraz kompletnie zmieniamy klimat. Co myślisz o miejscowym botoksie na przykład na lwią zmarszczkę? Dla tych, którzy nie wiedzą, lwia zmarszczka to są te y, pionowe kreski pomiędzy brwiami, które się robią, jak marszczymy brwi. Przede wszystkim uważam, że medycyna estetyczna jest dla ludzi. A ocena tego, co robią inni ludzie, nie leży w moim interesie. Tak sobie przyjęłam, tak się najlepiej z tym czuję, więc nie będziemy rozmawiać o innych. Będziemy rozmawiać o mnie, dlatego że akurat w tej kwestii mogę podzielić się własną opinią, bo tak, ciotka Chmielewska botoks miała robiony na kurze łapki. Mam dość spore zmarszczki właśnie w okolicach oka i... Chyba zaczęłabym od tego, że warto sobie uświadomić, że wszystko w naszym ciele jest ze sobą powiązane. W sensie, na przykład, nasz układ mięśniowy na twarzy jest ze sobą powiązany, zresztą w całym ciele, ale tutaj nie będziemy wchodzić w szczegóły. A efekty uboczne takiego zabiegu, choć odwracalne oczywiście, bo toksyna botulinowa wyłącza mięśnie czasowo, mogą się przytrafić. Po prostu trzeba się z tym liczyć, nawet w wypadku tak powszechnego zabiegu. W moim wypadku, pomimo tego, że botoks miałam podane w okolice oka, coś podziało się przedziwnego z moim uśmiechem. I tak zmarszczki dookoła oczu oczywiście zniknęły, ale uśmiech wymagał ode mnie. Trochę więcej wysiłku i był kompletnie inny niż ten mój naturalny, co sprawiało mi olbrzymi dyskomfort. Po prostu mam bardzo ekspresyjną mimikę i kiedy ja się uśmiecham oczami, to jest wszystko ze sobą połączone. I kiedy ta partia mięśni przy oku została częściowo zablokowana, to i reszta układanki zaczęła się niepokojąco sypać. Niestety, niestety mój organizm każdą substancję, czy to kwas hialuronowy, czy botoks, pożera nadprogramowo szybko, więc ten stan rzeczy trwał niespełna. Miesiąc, no a później wkręciłam się dosyć mocno w masaże ćwiczenia twarzy, jogę twarzy i one być może nie działają tak szybko i spektakularnie jak Botox. Zdecydowanie wymagają więcej pracy i czasu, ale można sobie wypracować nimi naturalnie naprawdę fajne efekty i nieskromnie stwierdzę, że jestem tego przykładem. Czy sięgnę jeszcze po medycynę estetyczną? Pewnie tak, mam dopiero 30 lat całe życie przede mną, więc z dużym prawdopodobieństwem. Będę na sobie eksperymentować, bo zwyczajnie to lubię, ale naprawdę warto przed każdym zabiegiem rozważyć wszystkie za i przeciw, nie podejmować decyzji pod wpływem chwili, poczytać różne źródła, zażyć kilku języków. Na przykład jeszcze w temacie botoksu, to przed ślubem zastanawiałam się, czy rzecz nie powtórzyć u innego lekarza, i ten inny lekarz powiedział mi, że najprawdopodobniej za tym pierwszym razem, bo opowiadałam mu o tej pierwszej sytuacji, miałam podany preparat w za dużej ilości w złych miejscach, a po drugie, mam bardzo delikatną tkankę pod oczami i takie trwałe podawanie botoksu w tamtym miejscu mogłoby doprowadzić do osłabienia mięśni, ergo osiągnięcia efektu odwrotnego do zamierzonego. Po prostu pomimo braku zmarszczek, Będę wyglądała starzej, bo ta, ta tkanka dookoła oczu będzie bardzo, bardzo cieniutka i słaba, więc to jest w ogóle granie warta świeczki. Dlatego w moim wypadku, według opinii tego właśnie lekarza, w pierwszej kolejności muszę zatroszczyć się o zagęszczenie skóry właśnie w tej partii mojej twarzy. Nie wiem, ile jest w tym prawdy. Znowu, to jest kolejna opinia, ale na tym przykładzie widzicie, że po pierwsze błędy się zdarzają, efekty uboczne się zdarzają, a po drugie, Ile specjalistów, tyle zdań, więc warto zasięgnąć języka z kilku źródeł i dopiero później podejmować swoje własne decyzje. Absolutnie nie jestem na nie, zachęcam tylko do rozważnych decyzji. Kolejne pytanie: jak przeżyć życiową biedę, kiedy wszyscy wokół mają dużo kasy? Pytanie tylko, czy faktycznie mają, bo czasem odnoszę wrażenie, że lubimy trochę udawać bogatszych, niż jesteśmy, prawda? Być może oczywiście jest to moja nadinterpretacja rzeczywistości, może tak być, ale w mojej głowie przynajmniej temat problemów finansowych stał się pewnym tabu w dzisiejszych czasach, o ile zawsze takim nie był. Wszyscy udajemy milionerów, biorąc iPhona na raty. W dużym uproszczeniu. Czujecie, o co chodzi, nie? Za mną kilka naprawdę ciężkich finansowo miesięcy, więc chętnie sobie to pytanie trochę pomiędlę. Zacznę od tego, że miejmy to już za sobą, okej? Okay? Chrzanić wszystkich. Znaczy inaczej, nie chrzanić. Niech se mają. Życzmy im dobrze, życzmy im pełnej obfitości, bo od chorobliwej zezdrości jeszcze nikt się nie wzbogacił. Ale dbajmy o siebie. Naszą próbę zaradzenia kryzysowi rozbiłabym na dwa pasma: działanie na rzecz ratowania finansów i dbanie o pewien mindset. Absolutnie nie znam twojej sytuacji, więc będę sobie tak trochę gdybać. Co ci się spodoba, to sobie weźmiesz, co nie, to niech wpadnie jednym uchem, weleci drugim. Zatem po pierwsze, odczarowałabym oszczędzanie. Będę mówić na własnym przykładzie. Przez to, że ja sama nie byłam nauczona oszczędzania za młodu, to kojarzyło mi się z jakimś fatalnym kryzysem, który przecież mnie nigdy nie spotka, no i przyszła kryska na matyska. Teraz za to na oszczędzanie patrzę po prostu jak na dbanie o moje finanse. W rozważnym wydawaniu pieniędzy, pewnej wstrzemięźliwości wobec zachcianek, naprawdę nie ma nic złego. Social media, TikTok, Instagram cały czas będą nam podsuwać kolejne produkty, dzięki którym nasze życie rzekomo stanie się lepsze. Ale to jest iluzja, wiecie, że to jest iluzja, prawda? Większość z tych kosmetyków, ciuchów, gadżetów nie była nam potrzebna wcale, nie była nam potrzebna 5 minut temu, bo nawet nie wiedzieliśmy o ich istnieniu. Dlaczego więc teraz nie możemy bez nich żyć? To jest iluzja, mówię wam. Nie dajmy sobie usmażyć mózgu. Poza tym oszczędzanie to oprócz tej naszej walki z pokusami maści wszelakiej, również odkładanie pieniędzy na przysłowiową kubkę. I jasne, że na przykład przy niewielkiej wypłacie nie możemy odłożyć sobie dużej kwoty, ale jakąś zawsze możemy. Nawet najmniejsza suma, nawet stówka odkładana co miesiąc daje jakieś poczucie sprawczości i bezpieczeństwa. Nie będę się tutaj zagłębiać w meandry odkładania w skarpetę, kont oszczędnościowych, inwestowania, lokat itd., tak dalej, tak dalej, bo to nie jest moja działka. Ale z tego miejsca chciałabym Wam polecić podcast Girls Money Club, który mi osobiście trochę klapki z oczu zdjął i pozwolił. Wolił myśleć tak trochę szerzej o moich finansach. Zostawię Wam link w opisie i jeżeli traficie tam po raz pierwszy, to polecam Wam przejść do tych pierwszych odcinków, bo tam zaczynamy od podstaw, tak? I później sobie możecie wędrować dalej. I teraz pojawi się myśl, która może spotkać się z Waszym sprzeciwem i oburzeniem. Nie twierdzę, że będzie tak na pewno, ale może się tak zdarzyć, bo generalnie o pieniądzach ciężko się mówi i ciężko się słucha, ja to doskonale wiem. Zatem, jeśli ją polubicie, to weźcie ze sobą. Jeśli uważacie, że jest bzdurna i odklejona od rzeczywistości, to wypierniczcie do kosza. Ale osobiście uważam i bardzo w to wierzę, że sposobów na zarabianie pieniędzy jest bardzo, bardzo dużo. Sposobów na dysponowanie nimi, inwestowanie, oszczędzanie również. Trzeba się tylko i wyłącznie odkleić od tej jednej utartej ścieżynki, która oczywiście wydaje się pewna i bezpieczna, ale przy okazji no kurde, no nie daje nam tego, czego tak naprawdę chcemy. <laughs> I teraz powinnam przejść do jakiegoś podupconego MLM-u, ze mną zaczniesz zarabiać już dzisiaj. Nie, 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 nic z tych rzeczy. Ja po prostu. <laughs> śmieję się teraz z własnego żartu. <laughs> ja po prostu wierzę w to, że często, nie zawsze, ale często, powodem braku jest lęk. Lęk to brak. Brak to lęk, więc sprawdź. Co wydarzy się, jeśli zaczniesz kombinować inaczej niż zwykle? Zaczniesz myśleć poza tymi ramkami, w które życie Cię wcisnęło. A skoro jak sama piszesz, że życiowa bieda już zapukała do Twoich drzwi, no to cóż masz do stracenia? You go girl, a reszta, a reszta niech ma. Na zdrowie. I ostatnie pytanie dzisiaj, również to mailowe, zatem dłuższe brzmi. Następująco. W zeszłym roku na wakacjach poznałam o mojego partnera. Zakochaliśmy się w sobie, wszystko super. Jedyny problem jest taki, że ja od sześciu lat mieszkam w Niemczech, a on w Polsce, ponad tysiąc kilometrów odległości. Ja zbudowałam sobie tutaj życie, praca, mieszkanie, nowi znajomi i przyjaźnie. Co jakiś czas tęsknota za rodziną, to, że wiele okazji mnie omija i tym podobne. I tak już wracała do mnie myśl o powrocie do Polski. Ale tyle lat włożyłam w to, by było mi tu dobrze – Boję się też o spadek standardu życia po przeprowadzce, płaca mniejsza w stosunku do kosztów. On ma w Polsce dobrą pracę z perspektywą rodzinę, znajomych. Niby ogólnie ekonomicznie byłoby pewnie lepiej w Niemczech, ale czy na pewno zaczynanie od nowa w nowej firmie by się opłacało i czy warto zostawiać ze sobą bliskich? Mówi już trochę po niemiecku, natomiast musiałby się uczyć przynajmniej parę miesięcy, by móc tu swobodnie pracować. Ciociu Igo, jak rozeznać się we własnym gąszczu emocji, w labiryncie potrzeb naszej dwójki i zdecydować, gdzie będzie nam się lepiej żyło i kto ma poświęcić dotychczasowe życie? No to tak, no to teraz polecę babcią wierzbą z Pocahontas, ale co podpowiada ci serce? Bo wiesz. Ono zwykle daje jednoznaczną odpowiedź, którą później zagłuszamy wszystkimi za i przeciw, pragmatycznym myśleniem, jakimiś wcześniej nam wtłoczonymi zasadami. Ale jak jest naprawdę? Jaka była Twoja pierwsza, pierwsza myśl? Bo w tej sytuacji nie ma jednej dobrej odpowiedzi. Z tego takiego pragmatycznego punktu widzenia, jakbym miała udzielić Ci takiej ultra logicznej odpowiedzi, takiej Iga Chmielewska twardo stąpa po ziemi, na podstawie wyłącznie tego, co napisałaś, to powiedziałabym, jesteście ze sobą za krótko. Jesteście ze sobą dopiero rok, to jest za krótko, żeby którejś z Was miało podejmować tak radykalne decyzje o porzuceniu całego swojego dotychczasowego życia. Ale z drugiej strony, Marcin, mój mąż, przeprowadził się z Opola do Krakowa, porzucając właśnie całe swoje dotychczasowe życie po kilku miesiącach dosłownie naszej znajomości, i zamieszkaliśmy od razu razem i jesteśmy ze sobą od ośmiu lat. Więc ten mój udawany pragmatyzm na niewiele się zda, bo serce zawsze zrobi swoje. Zatem wsłuchaj się w siebie. Czy w Niemczech trzymacie miłość do tego miejsca w życiu, w którym jesteś, do którego dotarłaś sobie samodzielnie i jesteś z tego dumna, czy to bardziej chęć zostania tu, gdzie jesteś na zasadzie, gdyż powiedziałam, a to teraz muszę powiedzieć B. Takie poczucie drogi bez odwrotu, bo przecież już podjęłaś decyzję, już tyle zrobiłaś, więc jak masz teraz zawrócić? Jeśli to drugie, to pakuj, manżur i wracaj do kraju. Jeśli to pierwsze, Powiedz mu, jak bardzo ci zależy, żeby zostać za granicą. Uwierz mi kilka miesięcy nauki niemieckiego przez twojego chłopaka, z którym zresztą sama możesz po niemiecku szprechać, żeby się wprawił. To jest mały koszt. Oczywiście mówię to z punktu widzenia osoby trzeciej, na podstawie tylko i wyłącznie tego, co napisałaś. Nie wiem, na, jak, na jakim poziomie jest jego niemiecki, ale wciąż wydaje mi się to małym kosztem w stosunku do standardów życia, jakie możecie osiągnąć za granicą. I znowu wracamy do początku. Zapytaj serca. I on też, niech wsłucha się w siebie i wspólnie ustalcie najlepszą wersję zdarzeń. I wiesz co, nie wiem dlaczego, ale czuję przez skórę, że coś wymyślicie. Ściskam Was mocno i życzę dobrej decyzji. I to tyle pytań sobie na dzisiaj wybrałam. Było ich bardzo, bardzo dużo, tych nadesłanych przez Was. Zawsze w takich okolicznościach mam delikatne poczucie winy, że muszę w ogóle wybierać, ale wydaje mi się, że ta ilość jest optymalna, więc tu stawiam kropkę. Dzięki za uwagę i za to, że poczekaliście na ten odcinek. Mam nadzieję, że Was ucieszył, że Wam zrobił ciepło w brzuszku. Wracam do Was niebawem w wersji bardzo straszno podcastowej i jeszcze wcześniej zapraszam na mojego Instagrama. Życzę dobrego dnia lub wieczoru. Całuję wczółko. Pa!